najpierw zaliczył glebę. Jeszcze raz! Strasznie rzuca na tym! Powiem ci, że na tym terenie ci dużo kolce nie dadzą. Co? Bo teraz jest za miękko, tak, no. Żebyś ci nie gryzły się kolce. No wiem. Może nie dają praktycznie, jak to dłużej nie gryzły. No. Dlatego praktycznie nie ma różnicy. Jakby było trochę bardziej przymarznięta ziemia, no. To ja bym nie ujechał. No. Za bardzo do piona. Wiesz, gdzie możemy poskakać? A wiesz dlaczego? Bo ja siedzę tak, że jest tak mniej się nie przestawiłem do przodu. Bo no rozumiem. Zjedzie ci tył. Albo i nie zjedzie, bo może trzyma. Ojej, a jedna. Skaczemy? Dawaj, spróbuję.
Piotrek, jak przejedzie przednie koło, nie? Przebijesz się przednim kołem, to zrób takie czepnięcie się do przodu i tył ci przeskoczy. Czekaj, zjadę niżej. Wiesz, takie, op! Tak się całą masą do przodu przepierdzie. Dasz radę! O! Udało się! Elegancko! No. Przetestować tego pita. Przetestujemy, wiesz gdzie? Tylko nie ma przyczepności, nie rozpędzi się. Tam przez to takie ostre po drugiej stronie drogi. Uroki, że się nie ma kolców. No. Cukrową mówisz? No. Rzeczywiście. Ale to się opalają te liście, może dlatego. O nie! Woda mi się gotuje na picie! Koło fajki.
Wszystko fajnie. Tylko ja cały czas jeżdżę na tym gównianym oleju, nie? Pewnie twoi widzowie, moi będą zaraz krytykować, że już dawno mi się pit powinien zatrzeć. Kopci? Nie kopci. Można jechać. No wiesz, tam, jestem biedny, no nie stać mnie na olej, no. A czekaj, bo za niedługo będę z tranzyta olej wymieniał. Zaleję se do pita. Tak. Zrobił. Paliwo się leje, czekaj. Co? Paliwo się leje. Ale sobie zajebał pewnie gałązką. Chłopie, wbiło mi się jak kurwa z ucznią. Pierdolisz. Naprawdę ci nic nie jest? Nie, nic. Na milimetry. Dobra, chwila przerwy. Było to niebezpieczne. No i to jest przykład, jak niebezpiecznie jest w lesie i trzeba naprawdę uważać. Ja to zauważyłem i odkopnąłem to nogą, ale Pit Bike Rider, mi się wydaje, że mogła gałązka wrócić i ten... Centralnie wiesz, ona poszła najpierw chyba... Ale to trzeba, nie, to trzeba musimy wziąć, bo tutaj jeżdżą motorami albo czymś, to trzeba byłoby to... Tak, na drugą stronę zapomnieć. Czekaj, nie, nie biegniemy tak. Czekaj, czekaj, żeby nas znowu nie... Ale czekaj, teraz będzie mniej niebezpieczne. Jakie mocne. Nie, ale no musimy to tak zrobić, bo tutaj jeżdżą motorami. Nie, ale to już... Czekaj, ja stanę może tu. Ale tu jeździł ktoś. Czy to ty wyjebałeś na tym? Kurwa, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Naprawdę. No bo ślady są tu, nie? To wiesz. No, ale już jest lepiej. Motorkowi raczej się nie zostanie, bo to pit gang. Gangster. Ale zajebałeś motorem też ładnie. Z owiewki trochę okleina zeszła. No, ale widać, że się na szczęście poszło tam. A nie, bo to się, czekaj, uderzyło w ciebie i ty złamałeś końcówkę chyba. Poszło. Ale to czemu było wbite od środka? Albo przez kierownicę poszło, albo tędy gdzieś. Aha. I zostałem tutaj. Ale nie, mogło pójść przez kierownicę, tak. I potem skręciłeś i łamałeś ten kawałek. Też tak mogło być. No. Telefon masz wodoszczelny? Co? Telefon masz wodoszczelny? No, paru procentów. Nie wiem, będziemy chyba powoli kończyć, bo... Zaczyna padać. No, taki mokry śnieg zaleje nas i będziemy chorzy i nie będziemy jeździć później, nie? U mnie zobaczę wentyl, czy mi przeciągło. Zero, nic. Ani grama. A ciśnienie niziutkie. No, poniżej pół bara chyba dalej. Muszę ten jeszcze chlapar zrobić, bo to wali wszystko tam na filtr tym błotem do przodu, nie? Jeszcze nasmarować wreszcie kiedyś łańcuch. Ups, o. Smarowałeś łańcuch? No.
pan MRF tak, nie wymienił oleju, nie nasmarował łańcucha, no nic nie robi przy tym picie, a to jeździ. Zobaczymy, czy ci go przelało. Bieg jest. Zobaczymy, czy go ci przelało. Jedziesz pierwszy? Dawaj pierwszy, potem tu do góry. Jedź, jedź. Ja jadę powoli, tak, tak. Tu mamy ten nasz podjazd testowy. Pitgang mamy. Powiem ci, że nie wiem, czy wyjedziesz. Pa, jakie mokradło. Ojej. Który bieg? Trójka, dwójka? No jest tu ostro. Nie ukrywajmy. Tylko, że poprzedni mi motor... Ojej, wbiła się kierownica. Pomóc? A korzeń się zahaczył. Klamka nie łamka się odgiąła. Ogólnie tutaj jak sprawdzałem poprzednimi motorkami, no to nie ukrywam, że wtedy było sucho, nie? Za bardzo mi się odchylił. Teraz jak to chyczu łapać? Ja próbuję jeszcze raz. Za bardzo mi się odchylił. Dwójka! Tylko na pół sprzęgle dość długo go dławiłem. Czekaj, czekaj! Piotrek! Aj się w dar! Wyjechał! Nie, tylko za bardzo się odchylił, nie chciałem siedzieć na motorze, bo bym poleciał na plecy. Ale jak 140 pitgang tutaj wyjechał, jeszcze w takich trudnych warunkach, bo nie było przyczepności, żeby się rozpędzić, to jest duży plus. Czyli co możemy powiedzieć? Nie odstaje, nie? O, dziura mi się zrobiła w airboxie od przodu. Leczka. No. Tu się chyba gałązka też biła. No dobra. Z tym testem chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeździło się naprawdę fajnie. Czekamy na troszeczkę lepsze warunki atmosferyczne. Przetestujemy pitganga w cięższym terenie. Zobaczę, znajdę jakieś może pudełka lepsze, z lepszego materiału. To zrobię takiego airboxa lepszego sobie, pitbike riderowi. I przelecimy tymi terenami, co jeździłem RC-kiem. Prawdziwe enduro zrobimy. No, teraz też jest kurde nie gorzej, bo jest strasznie grząsko. Teraz jest grząsko, tak, ale te tereny, co pojeździmy, to takie, wiesz... No. Na mokry teren ok, ale jakby było troszeczkę było suszej, to tutaj to przyczepność cały czas jest dobra, nie? No, musielibyśmy wjechać te kaniony tam, co jeździliśmy tam bokami, tyłem. Tam się przejedziemy. Tylko musimy mieć airboxa, bo... Będzie ci cały czas przednie koło ładować po tym. Pitbike Rider teraz jeździ bez, no widać, że ma... No, zawalony jest cały. No. Ale no, na razie nie udało mu się z tym jego airboxem. Będziemy pewnie próbować dalej coś za niedługo. No, coś tam będziemy. Coś będziemy kombinować. Bo tamten koncept nie jest zły, fajny jest, bo jest bardziej z tyłu schowany. I nie będzie tak przeszkadzać na nogę, nie? Ale tam też jest brudno teraz.
to by tak już bardziej zabudować. No. Ale wiesz, no teraz się nie dziwię, bo jest chopy takie, taki muł. Tak, a to śnieg, woda, wszystko jest. Wszystko dosłownie. Powiem ci, że troszeczkę brakuje na tej trójce tej mocy. No. Tak, jak trójkę zapniesz tak delikatnie, na niektórych podjazdach takich lżejszych, chciałoby się zapiąć trójkę i by poszedł, nie? Tylko, że motor jest delikatnie cięższy, nie będziemy ukrywać, jest cięższy od RC, bo widać, wszystko jest masywnie zrobione, nie? No się nie ukrywajmy, większe koła, większa rama i nie ukrywajmy, będzie delikatnie cięższy, przez to będzie mieć trochę gorzej. Chociaż RC-kiem, jak nie ukrywam, to też na trójce miałem takie na podjazdach problemy. RC-ku niezmodyfikowany, bo ty miałeś już tam wałek ze 40 wsadzony i lekkie magneto, nie? U siebie. Ale też dużo na... bo na dwójce nie ma takiego problemu, znowu, nie? No nie, właśnie kurwa... Na dwójce nie, a na trójce tak o... No, przydałoby się deczko troszeczkę więcej. Ale to tylko 140 pojemności, więc no, nie ukrywajmy, nie? Wjechali tutaj, tak mi zaczęło rzucać, nie mogłem opanować. Patrz, kurwa, koło nogę. Ja pierdziele. Ja już jechałem na środek, no. Całe buty mokre. Ja pierd... Nie ujadę. Teraz role się odwróciły, nie? O, ja,